Hej, cześć, siemano wszystkim. Ja jestem Wolfi i dzisiaj ze mną jest... Pazur. Wybrał jedno imię. Ha! I witamy w koliczniku z gry Warhammer 3000 Dawn of War 2. Dobra, tym razem się udało. Pająk pośród much. Co dostajemy? Dawaj. To na coś klepiące. I'm throwing the flashbang! To będzie dla Tarkusa. Głównie, bo on ma... On się tak jak gdyby specjalizuje właśnie w granatach. Ta misja jest poświęcona Eldarom, bo widzę awatara z tyłu. Tak, poświęcona. I władcy upiorów, co jest, będę miał przesrane. Tak. I czołg, i arcyprorokinie. Shit happens, no! Ale tutaj chyba nie będzie jeszcze czołgu, wiesz? Ja się boję awatara i władców upiorów. Nie, tam awatar to tylko raz będzie, bo raz będzie bossem, chyba. Ale jakim? Dobra, patrz jak dron lata nad miastem. To nie miasto. Nad światem. Inaczej tego nie nazwę. Dobra. Nie. Kwiatek rozkwita. Dobra. Ale może od razu tu. He will not stay there for long. We should move. Agreed. But watch for traps. Ha, bo oni są niewidzialni, no tak. Nie, oni są teleportujący się. No, myślałem, że są niewidzialni. Nie, ale też mogą być niewidzialni. Nie wiem, chyba tak. O, snajper. Trzeba szybko zdjąć, bo on zabiegł pod hita. Chyba. Rzuc granat. O, próbuję. On sam użył tej zdolności, ja tego nie użyłem. Ciekawe. No, on tak ma. A nawet nie zużyło, to nie spadł. Jinx nie musi się zająć. Już ukraiń się wchodzi. Greeny! Nie ma co robić. Utop się. With me, my brother. Enemy spotted. I się do nimi zajmiesz? Wiesz tam wleć w skład na nic. Bo tutaj tak. Teraz nie patrz żadną jednostkę, to byśmy mieli tam za odporność maksymalną. A to już nie pomoże. I dlaczego się co chwila na nic. A zdałem ci trochę. Tu mam już dwie jednostki, to już się udało. Banshee! Oho, Banshee. Wyjątkowo Banshee. Field generators are deploying now, Commander. Dobra, przyjęte. Additional generators will not be available until your next deployment. Nie, tak. Da się jakoś odnowić tą jedną jednostkę? No tak, tutaj musi przyjść do tego, do później szybko. No załatwcie tą Banshee, no kurde, a nie chodzi się obok niej. Tańcu. Ej, Macarena. No może nie ma Karena, bo nie tam. Nie wiem co. Ubudu. O, tu są ci. Drużyna pająków osmowych. Oni jest osiemni, aż tak. No się, ich drużyna to jest to, że mogą się teleportować. Pierdół. Było czterech, zostało jeden. A nie, trzech. No tylko jeden poszedł w stronę śmierci. A jeden uciekał. Nie. Tak. Dobra. O, kolejne. Ja trzymam się. Nieee. Utopcie się tam. Skoczyło.
już te załatwione, idziemy. Ja tam gram w życiu. Rzucaj. Może rzucać. Jak lubisz. A ja rzucę tam siebie. Bum. O, schyłka z opatrzeniem przyda mi trochę. Trochę leczenia z tym. Przyjmę ten. Dobra. A tutaj te pozostałe punkty tego przyjmujemy? Za tych mówisz tu? No. Możemy przyjąć. Takie bardzo chcesz. Z leczenia. Nie, to chodź, bo wtedy będziemy mieli więcej punktów za czas. Okej. Więcej punktów za czas, a nie jakość. No, powiedzmy. Tu już zresztą wleciał. Tak jakoś. Tak się przypadło. Paliwo mi się kończy i musiałem jakoś je wykorzystać. A, jasne. Co to jest? Czyli rozumiem, że Cyrus będzie już teraz martwą postacią. No chyba, że lubisz nią grać. Nie no, Tadius jest lepszy. No właśnie. Ciekawszy, co nie? Bardziej dynamiczny. Dynamiczny. A, idzie. Oh no. There he is. Wait. Is he smiling? You come like good little prey. Now can you just do the further kindness? Starcha pająków osnowy. Słodko. Wiesz co? Ja pójdę tam po prostu wybić jeszcze jakieś inne jednostki. Zostawiam jeszcze na jego. Za jakieś. Eldar! Close and engage! Nie, a widzę, że będzie co coś. He brings reinforcements. Eliminate them. Bum. Another angle, I think. Clear out of the way! Wow, ale... Ojej, co za gra, atlety grawitacyjny. Dobra, bo powoli jednostki padają. Próbuję się wycofać trochę. To, a wtedy się ten boli on już. Co mógłbyś powiedzieć? Ty ogarnął on. Engage jump packs. Engage my Eldar. Clear out of the way. Was stanął, bo sobie nic nie robicie z tego. No, no. Hit. He brings reinforcements. Eliminate them. Commander, we do not yet have additional field generators. We need to lead into the next deployment to secure another strategic asset. Wiesz, jak jest ten teraz? Zaopatrzenie? Nie trzeba. No, nieważne. Z ognia krwi. So nice. A ostatnio lubię skierki, więc. Ciekawe dlaczego. To wszystko? No, możesz już go zabić. Okej, coś trochę szybko. 9 minut. This victory will long be remembered in the halls of glory. Jeja. Fury 53, no. Szybko to się minął. No i gdybyśmy mieli, wiesz, za fury więcej i jeszcze ten za szybkość, szybkości. I to byśmy to byśmy dobili i jeszcze ten, jeszcze jeden. Okej. Ten topór mnie ciekawi.
No, też taki topór energetyczny chyba. Ręczne czy ręczne jedno? I ręczne. To pomijam, bo to jest zbędne wszystkim. Dobra, i teraz powrócimy do Celdaris. Dobra, doskonale po to szturmowy to mogę wyrzucić. Nie. Przejmij to. Uuu, fioletowa. Commander, Mech. Tadius. Jeszcze zaraz będzie miał biegłość właśnie w broni energetycznej i będzie mógł używać tych toporów. Mieczy i rękawic. Mhm. Na razie może tylko tych mieczy łańcuchowych. 37? Nie no, mój miecz jest też. O, to tutaj będzie. Co tu będzie? Ja wiem, co tu będzie. Wiesz co? Ten pancerz być litos naprawdę, nie wiem czy nie jest lepszy przypadkiem, bo daje plus 2 do walki wręcz. Nie wiem. Ten ma więcej energii, ale tak ja szczerze, to jest średnia dla mnie. No. Przypomnij. Ten miecz energetyczny wygląda fajnie. A kogo to jest? Ale ósmy. Ten kunsztowny granat niż ze swój odłamkowy. Dobra, startujemy. Czyli patrzę, co robi ten kunsztowny granat. Dawaj. Dobra. No co? Startuj. Zestaw bomb termicznych. Oh yeah. Ping, ping, pum. 3, 2, 1. Devian Tull, kapitan Krwawych Kruków. Devian Tull, dowódca kosmicznych marynarzy w podsektorze Aurelii, odpowiada za ochronę planet rekrutacyjnych Krwawych Kruków, Celdaris oraz Typhoon. Tull zdobył rozgłos 4 stulecia temu, gdy zgładził wiedźmę chaosu Morganu w czwartej fortecy Wespy. Później ponownie coś tam. Coś tam. Paliwo skończyło się chyba. Pum. Nie, już by się skończyło. No, trochę. The enemy is here, Commander. Eliminate those orcs. Ucieka, co za frajer. No, to tu będzie. Brzmiało to jakoś zachęcające. Co? O czym mówisz? To tu będzie. To tu będzie. Co tu będzie? Ja nie wiem, czy to będzie. Nope. Daka, daka, daka. Zróbmy to jak najszybciej. Rol nie wstrzymuje. Może nie wstrzymuje. Chociaż mają te zetaki. Ale on już mówi. Dużo orki, oni mają to samo, tylko że nie mają najgorszych. Nie wiem, czemu musi ci orkowie kojarzyć z takimi, wiesz, złomierzami. Znajdą, coś pozbiorą i tyle. No. Mi się zawsze orkowie kojarzyli, że walczą bronią białą, a to strzelanie sobie z miotaczy ognia. Już też, wiesz, nie tylko białe. A mam czołgi. Co to jest? Drużyna zwiad. Zwiad walczy dumnie z czołgiem. Dobra. Boing.
Pięknie. A ja to my raz mamy te wieżyczki do rozstawienia, czy nie? Ja już tutaj rozstawiłem prawie. Ale mamy rozstawić 4. Czyli ja też. O, ty też masz. Tu jest jakiś tam wiesz. Dobra. Defenses, Commander. Drive them back. Eliminate the rest of the orcs before they attack again, Commander. Dobra, bardzo dobrze. Ale odlecieli. Może tylko wiesz, klikam po mapie i zbieram to, co. Nie ma co narzekać. Bum, bum, bum. Myślę, że nie rozstawiłem tych wieżyczek. Czekaj, tak dla mnie. Po prostu, jak się da. Nie wiem, że po prostu. Dobra, ja się zajmuję tą bitwę. Puf! Dobry ten czołg jest. Strzelił tylko jednostki z przestraszeniem. Oh yeah! Idzie z pistoletem. Czemu coś go... On tak, atakują. Depresony. Ja sobie Borkowi odważnie, ale nie. Przesady. Ja tego odwagą nie da sobie, to jest tylko. Odrzuciłem go z tym. Wow. What? Dziury robi. Pęka ziemię. Pęka ziemię. To ja kopę sobie. Mech złobrzyk. Złobrzyk. Mike. O nie. Nigdy to nie wiem. Ale strzyżowane promienie by fajnie wyszły teraz. Strzyżowane promienie by wyszły. Razem z moją główną jednostką i... Stadiusem użyliśmy właśnie tego bezlitosnego ciosu, nie? No szkoda, że moja główna jednostka nie ma tego, ale... Pięknie. Teraz jump na niego, pys. Tarcza. Nie no. Widać ork. O kurde. Neofiska duma. Za duża dziura dla takiego orka jak ja. To jeszcze nie koniec? Szybko właśnie, ale... Commander, Captain Thule needs your aid. Deploy to his position immediately. A też to były chyba jakieś... Nie, to mur był. Patrzaj! Tyranidy. Właśnie. Mówię, że to tu będzie. Witamy tyranidów.
To będzie zabawne. Powiedzmy. To ja przejmę. Nom, 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 nom. Używam mocy Jedi. Wow. W trakcie kascenki się udało mi się wbić, nie? Wow. Trochę jest. Wow. Możesz powiedzieć, że jesteś skończony. Aha, serio? Nie, będę miał w końcu jakieś zajęcie fajne. Not a meteorite, Martellus. That is a Tyranid spore. Co ci masz zabić? Tyranid warrior. Where are we needed? Destroy them. Kill the Destroy them. Beast. It is directing the others. Wypuszczę, żeby nie wchodzili. Tak, pom. To ma na celu taka scenka, bo nie wiem. To ma umrzeć. Ten, który strzela, ma umrzeć. Kapitan Fool! Captain Thule, get to Captain Thule. Oh no. He died? Thunderhawk 1, emergency extraction of relay coordinates. No, kurde go podnosiłem, no. Robię samobójstwo. Powiedzmy, że umarł. Urge the alien, and may the Emperor be with us all. Prawie się wzruszyłem. Czemu? Niech Imperium spoczywa nad nim. Ach, 99. Tak, dodatkowe dwa rozstawienia. Oje. Yeah. To znaczy, że możemy jeszcze dwa zadania zrobić w trakcie tego jednego dnia. We face our darkest hour. Marna sprawa. Captain Thule has fallen to aliens who have escaped retribution. A massive hive fleet looms over our recruiting worlds. But this battle is not over. Jakie słodziaki, no. Chcę takiego zaadoptować. Get Captain Thule to the apothecary. Hurry! Calm yourself, Thaddeus. Gordian is already at work. Commander, Consilia I am Apothecary Gordian, chief of genome medicine aboard the Armageddon. Captain Thule still lives, but he is in grave condition. Many of his vital organs and implants were destroyed, and an alien poison is attacking surviving tissues. No to żyje, dla mnie tu nie ma co ratować. But as of now, I have no means to counteract its effects. Gordian had better prepare himself for more of us to require his tending. You fear the aliens, Cyrus? I know no fear, Avitus. But I know no fear. Those were Tyranids, alien monsters who strip worlds of all life. There are billions of them, and only a handful of us. Have you faced these things before, Cyrus? Once, a long time ago, when I served in the Death Watch. We are going to need all the help we can get to face this infestation. Even then, we will probably fail. Commander, with your permission, I will attempt to raise the nearest of our chapter fleets. This may take some time, however. In the meantime, we need to secure Typhon before the rest of the Tyranid swarm arrives. Otherwise, our supply lines will be devastated. There is an Eldar raiding party that continues to wreak havoc on our defenses on Typhon. We should return to Typhon and eliminate those Eldar. Dobra. Typhon. Tyranickie skażenie, uła. No, teraz mamy czego wejść jak skażenie. I ono będzie rosło z jakimś tam czasem, ale kaplice będą też mniejszać. Mhm.
O jeny, ile przedmiotów dostaliśmy. Te pancerze to szczerze to są takie same, prawie wszystkie. Tak, drogie się sprzedają. Z wrażenia. Doskonały pancerz sztormowy, doskonały pancerz sztormowy. No. Jak to wszystko znika? Neoficka duma. Ładne. To jest dla Cyrusa. Nic już nie walczy. No mogę to dać, bo to wiesz. On i tak już nie będzie grał. Za szybko. Dobra, twój tat już ma poziom. O, jeszcze tym mogę. Bezbłędny pion. Jakość broni energetycznej. Oh yeah. Dobra. No to... Dobra. Kolejny odcinek z głowy. Kończymy. Jest. Dzień siódmy. Dzień sądu. Księga wierności. I to potem gdzieś tutaj jeszcze mamy jakieś te zadania, czy gdzie to mamy robić, jak to wygląda? Z powrotem, na tajfun. Ale to na, potem. A to jest jakaś chmura to po prawej, czy co? Tak patrzę. To są tyranidzi. Aha. Dobra. Podoba mi się. Dobra, to chyba będzie na tyle. Mamy 26 minut, myślę, że to jest bardzo dobry czas. Skoro nie ma 30, to jest i tak dobrze, bo 30 to już jest za trochę dużo. A 26 to jeszcze tak ujdzie. Nie. Dobra. Myślałem, że ty zakończysz teraz. Trzymajcie się, do następnego i chaos! Na razie. Ha! Ha!